Czcigodny księże biskupie, dziś przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest włączyliśmy do rodziny Bożej. Rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, posyłaliśmy na katechezę, rodzinnie uczestniczyliśmy we mszy świętej. Prosimy Cię w ich i naszym imieniu, abyś po raz pierwszy pozwolił im zasiąść przy wspólnym stole Wieczernika i nakarmił ciałem Chrystusa. Oby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne. My zaś obiecujemy wspierać je we wszystkim, co dobre. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na tej długo oczekiwanej uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Różnie żeśmy myśleli o tym dniu. Najpierw był zaplanowany normalnie na jedną z niedziel maja, później przyszła epidemia, przełożyliśmy to na wrzesień i znowu się udało wrócić do terminu bardziej letniego. Wszyscy się z tego powodu cieszymy. Obiecujemy modlitwę bardzo gorliwą razem też z księdzem Markiem w intencji dzieci, rodziców, wszystkich zaproszonych gości. Wasi rodzice tu przed chwilą powiedzieli, że ten moment zaproszenia do Komunii Świętej został wypowiedziany bardzo dawno temu, jak dla Was pewnie, bo 7 czy 9 lat temu, wtedy kiedy zostaliście ochrzczone, wtedy Pan Bóg powiedział, ten człowiek będzie rósł, będzie w nim rosło serce, w którym chce zamieszkać. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy to pragnienie Pana Boga się wobec Was spełni. I tak jak rodzice czekali na ten moment razem z Wami, tak dzisiaj niech się ta obietnica wypełni. Poproście rodziców o błogosławieństwo na to, żeby ich miłość, ich życzliwość wobec Was towarzyszyła Wam w tym ważnym momencie życia. Dobrze. Rodzice prośbę słyszeli, prawda? To teraz, żeby się nie stresować, dzieci się do Was odwrócą. Zwracamy się w stronę swoich rodziców. Rodzice niech wyciągną dłonie w stronę swoich dzieci i powiedzą, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Pięknie. Moi drodzy, wiemy, że Pan Bóg nad nami czuwa, ufamy Jego opatrzności, miłości, łasce, ale też musimy trzymać się zasad bezpieczeństwa, więc śmiało można uczestniczyć w Eucharystii w maseczkach. Śpiewamy teraz wspólnie pieśń Oto jest dzień, na początek liturgii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczęliśmy, kochani, tę Eucharystię. Ona właśnie zmierza do tego ważnego momentu, jakim będzie przyjście Pana Jezusa do nas w Komunii Świętej. Takie jest pragnienie Pana Jezusa i my je dzisiaj spełnimy. Też damy Panu Jezusowi radość, szczęście, że znalazł serca, które chcą Go przyjąć, które są na Niego otwarte. Aby te serca były czyste, wolne od grzechu, od nieposłuszeństwa Panu Bogu, na początku tej mszy świętej przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.
Całym swym sercem raduję się w Panu. Całym swym sercem raduję się w Panu. Raduje się me serce w Panu. Moc moja dzięki Panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Całym swym sercem raduję się w Panu. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się sycie, głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. Całym swym sercem raduje się w Panu. To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń przychodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Całym swym sercem raduje się Panu. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu stolicę chwały. Całym swym sercem raduje się Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym szczepem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia winnicę. On to właśnie odcina ode mnie każdą odrośl nieprzynoszącą owocu. Każdą zaś, która owoc przynosi, oczyszcza, aby wydawała owoc jeszcze obfitszy. Nauka, którą wam przekazałem, już uczyniła was czystymi. Wytrwajcie wtedy we mnie do końca, to i ja będę trwał w was. Jak latorośl niewszczepiona w winny krzew nie może sama z siebie przynosić owocu, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Beze mnie zaś nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Zbiera się ją i wrzuca do ognia na spalenie. Jeżeli wy będziecie trwać we mnie, a moje słowa w was, to możecie prosić o co zechcecie, a wszystko się wam stanie. Mój Ojciec przez to dozna chwały, że będziecie przynosić owoc obfity i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Wyjątkowo pięknie kwiatami przyozdobiona jest dzisiaj nasza świątynia, ale oczywiście najpiękniejsze kwiatki siedzą tutaj w ławkach najbliżej przejścia na Wą Główną. Zaczynam o tych kwiatkach trochę, dlatego że tu z Wojtkiem się umówiłem, że powiemy razem kazanie. Gdzie ten Wojtek? Poszedł już do zakrystii, tak? Właśnie, miał przynieść kwiatka.
przyniósł. Ewangelia opowiadała o winnej rośli, czyli o krzewie winnym. Ja nie mogłem go tu dzisiaj przynieść, bo to jest za duże urządzenie. Taką małą roślinkę przyniosłem, żebyśmy przyglądając się tej roślince wspólnie razem odkryli, co się dzisiaj wydarzy w czasie pierwszej komunii świętej i co się będzie wydarzać zawsze, ilekroć będziecie tutaj przychodzić na mszę świętą i przyjmować Pana Jezusa właśnie w komunii świętej. Ponieważ Michalina ma dzielny, prorocki głos, o tym żeśmy już dzisiaj usłyszeli, pięknie przeczytała, to chodź tu Michalina na świadka. Chodź, śmiało. Powiedz mi, czy ten kwiatek, który tu Wojtek przyniósł, to jest prawdziwy czy sztuczny? Prawdziwy. Skąd wiesz, że jest prawdziwy? Bo widać zawsze jak to jest akurat fiołek, no to na listkach on ma takie powłosienie jakby. No właśnie, więc każdy z was, kto ma powłosienie, jest żywy. Nie wiem, co mam myśleć o sobie, ale zakładam, że też jestem żywy, a nie nieprawdziwy, prawda? Więc jak się oderwie listka takiego, to się oderwie nie sztucznego, tylko żywego, prawda? Prawdziwego. Ja jednego odeślę. Ten listek teraz, tu Michalina, to jest żywy czy nieżywy? Nieżywy, bo on jest już oderwany. Dzięki, to nam wystarczy. Ale moje drogie pytanie, może do was wszystkich, już nie tylko do Michaliny, jest takie. Czy listek ma powłosienie? Dalej? Ma czy nie ma? To chyba wygląda jak żywy. Nie? Jakbym was tak zapytał, czy ten listek jest żywy, czy nieżywy, to powiedzielibyście, że jest nieżywy, choć wygląda jak żywy. No właśnie, moi drodzy, tak jest z każdym człowiekiem, który oderwał się od Pana Boga. Wygląda jak żywy, ma powłosienie. Ale tak naprawdę jest nieżywy. Bardzo to brutalnie widać będzie wtedy, kiedy uschnie. Każdy, ja tu powiem tak o trudnym momencie z życia każdego z nas, nikt jeszcze tego nie przeżył, ale przeżyje. Kiedy się będzie kończyć nasze życie tutaj na ziemi, to się wtedy okaże, że wyglądaliśmy tylko jak żywi, choć nie byliśmy żywi. Że to tylko tak wyglądało, bo człowiek, nie wiem, ruszał się, pracował, zarabiał, wydawał te pieniądze, robił mnóstwo różnych rzeczy, wyglądał, że jest żywy. Ale kiedy przychodzi kres, to dopiero widać tak na serio i naprawdę, czy jesteśmy żywi, czy martwi. Dlaczego listek jest żywy? Czy kiedy jest żywy? To już wszyscy się domyślają. Wtedy, kiedy jest w tej roślince wszczepiony, wtedy na pewno jest żywy. Natomiast jak jest oderwany, może wyglądać jak żywy, ale żywy nie jest. Wojtek, dzięki. Tu się pewnie spociłeś, czy nie? Listek ja sobie zachowam, bo ty widzę, chcesz mi go zabrać, ale jest dla mnie. Dziękuję ci bardzo, bo tu listek jeszcze będzie dalej bohaterem kazania. Więc jak ja oderwałem ten listek, no już nie będę tutaj Wojtka przywoływał, czy można go jakoś uratować tak, żeby z powrotem był żywy? Nie można. To się odrywa i tego się już nie zmieni. Oderwany pozostanie oderwany. Jeśli człowiek się oderwie od Pana Boga, też tak jest. Ale to, czego my nie możemy zrobić z listkiem, my ludzie, z powrotem zaczepić go do tego fiołka, żeby zaczął być żywy, to znaczy, żeby był w tej roślince, może zrobić Pan Bóg z każdym z nas. Dla Niego nie jest to niemożliwe. Dzieje się to właśnie wtedy, kiedy zostaliście ochrzczeni, bo rodzimy się w grzechu. Powiedziałbym w niedoskonałej relacji z Panem Bogiem, takiej ułomnej. I kiedy zostaniemy ochrzczeni, człowiek zostanie na nowo wszczepiony w Pana Boga. Jest Jego dzieckiem. A co to znaczy być wszczepionym? To tak jak ten listek zaczyna ciągnąć od Pana Boga soki. Żyje dzięki tym sokom. Chyba na tyle już znacie biologię Michalina, prawda? Czy nie? Mniej więcej. Że wiecie, dlatego, że ten listek, jakbym go tu trzymał jeszcze przez tydzień i stał tak przed wami,
to pewnie za tydzień o tej porze on byłby już brązowy, żółty, może by się nawet pokruszył. Prawda? Dlatego, że nie ciągnie wody, nie ciągnie soków ze swojego źródła, czyli z tamtego krzewu. Tak samo jest z nami. Jeżeli nie ciągniemy soków z Pana Boga, będziemy usychać. I ostatnia sekunda z naszego życia pokaże nam, czy jesteśmy żywi, czy nie żywi właśnie. Więc to, co dla nas jest niemożliwe, żeby z powrotem włożyć ten listek w roślinkę, nie jest niemożliwe dla Pana Boga. On nas wszczepia w siebie, tak jak to dzisiaj przeczytałem w Ewangelii. Wy jesteście listkami winnej latorośli, gałązkami winnej latorośli, która jest wszczepiona w krzew. I z tego krzewu może ciągnąć i soki, wszystko, co jest jej potrzebne do życia. I dzięki temu żyje. Więcej, dzięki temu wydaje nawet owoce. I teraz ten moment dzisiejszego spotkania Eucharystii to jest taki właśnie moment bardzo ważny, ciągnięcia soków z Pana Boga. Karmimy się Nim, żeby nie być martwymi, tylko żeby być żywymi. Oczywiście można by postawić w związku z tym pytanie, po czym rozpoznać różnicę pomiędzy człowiekiem, który się karmi Panem Bogiem, przyjmuje Go w Komunii Świętej, a człowiekiem, który też wygląda jak żywy, a Komunii Świętej nie przyjmuje. To nie jest pytanie do dzieci, bo przed nimi jest życie. Będą się tego uczyć. To jest pytanie do rodziców, którzy tutaj, jak słyszeliśmy na początku, towarzyszyli dzieciom chociażby w czasie przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Czy rodzice dla tych dzieci są świadkami tego, jak się ciągnie soki z Pana Jezusa? Czym się różni rodzic tego dzieciątka, które tu dzisiaj przyjmie Komunię Świętą, jest w Kościele, karmi się Eucharystią, od rodzica, który tego po prostu nie robi, bo nie czuje takiej potrzeby, bo mu się nie chce, różne mogą być powody. Życie ma pokazać, co jest martwe, a co jest żywe. Oczywiście sednem sprawy jest Komunia Święta, przyjęcie Pana Jezusa właśnie w postaci chleba. On tutaj na ziemi, jakby można powiedzieć, więcej nam już nie jest w stanie dać. Daje pod tą postacią samego siebie. To jest największy Jego dar. Ale to nie jest jedyny sposób ciągnięcia z Niego tych soków. Komunia Święta najgłębszym, najpiękniejszym, najbardziej wartościowym, ale nie jedynym. To jest kwestia też waszej modlitwy wspólnej, rodzinnej. Jak dziecko widzi mamę czy tatę modlącego się, to właśnie widzi rodzica, który ciągnie soki z Pana Boga. I jest dobrym, świętym rodzicem dzięki temu, że się w nim zakorzenił. Widzą was dzieci modlących się? Zapraszane są dzieci do waszej wspólnej modlitwy? Jak to jest z tym zakorzenieniem w Panu Jezusie, w Panu Bogu? Dzisiaj się spełnia nie tylko marzenie dzieci, bo przyszedł dzień pierwszej Komunii Świętej. Spełnia się marzenie Boga samego. Ja chcę w was żyć. Ten, kto mnie spożywa, będzie miał życie. To jest Jego pragnienie, to jest Jego marzenie. Spełniamy je. Naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela, naszego Pana, naszego Boga. Taką mamy, powiedziałbym, władzę uszczęśliwienia Boga, podarowania Mu radości przez otwarcie serca, bez przyjęcia Go do swojego życia, właśnie do swojej duszy, żeby tam zamieszkał, żeby był źródłem tego życia. Ale możemy Go za sekundę zasmucić. Jak to wszystko się zamknie tylko w dniu 20 czerwca. Wydarzy się, przejdzie do historii i tyle. I zaczniemy żyć z powrotem jak taki listek. Oderwani od Pana Boga, wyglądający na żywych, powłosionych, funkcjonujących, korzystających z tego doczesnego życia, ale już w nim niezakorzenionych. Więc jest dużo dobra w tym darze Komunii Świętej dla dzieci, ale to dobro jest
darem, bo nikt sobie nie może tego wziąć, nikt sobie nie może Komunii Świętej sam zrobić, wymyśleć, wziąć. To się tylko otrzymuje. To jest znak tego, że w tym przychodzi dobroć Boga, Jego bezinteresowna miłość. Ale dobro zawsze zobowiązuje, żeby być zakorzenionym, żeby to zakorzenienie pielęgnować, żebyśmy zawsze wyglądali na żywych, na zielonych, a nie na takich, którzy tylko tak będą wyglądać do końca tego życia. Koniec. Amen. Wierzę w jednego Boga. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. A Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ufając, że Pan Jezus jest z nami, pragnie wysłuchać naszych próśb, z wiarą Mu je przedstawmy. Módlmy się za Ojca Świętego, aby otwierał Chrystusowi granice państw i drzwi serc wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego księdza proboszcza Adama, księdza prałata Stanisława, księdza Piotra, za naszych duszpasterzy, aby w zdrowiu służyli Kościołowi na wzór Chrystusa, dobrego pasterza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców, dziadków, dyrekcję szkoły, wychowawców, aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem w codziennej pracy i w trudach codziennego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze dzieci, które po raz pierwszy przyjmują ciało Chrystusa, aby wzrastały w wierze oraz łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za medyków, za wszystkie służby, które niosły i niosą pomoc chorym podczas pandemii, aby dobry Bóg dał im odwagę i moc. Zdrowie chorym, niebo zmarłym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, otaczający stół Pański, abyśmy oświeceni słowem i nakarmieni chlebem z nieba jeszcze bardziej kochali Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, umacniający nas na drodze wiodącej do nieba, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam radość ze spotkania z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W dniu naszej pierwszej komunii świętej do ołtarza przynosimy nasze dary ofiarne. Świeca. Boże, Twój Syn jest światłością świata. Płonąca świeca oznacza Chrystusa. Boże, pomóż nam być Twoim światłem w każdym dniu naszego życia. Boże, Ty stworzyłeś trawie i lilie polne. Przyjmij te kwiaty jako dar wdzięczności. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste. Boże, Ty jesteś miłością i uczysz nas prawdziwej miłości. Przyjmij ten dar ołtarza jako dar naszego serca dla potrzebujących z naszej parafii i krajów misyjnych. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb i winne grona. Przyjmij ten chleb i przemień go w ciało swojego Syna, aby nas nakarmić. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, pełne są niebiosa.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Ty pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby ludzie zasłużyli miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść się do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj na udział życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi ufali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Przyjdź do nas cicho, jak baranek, bezbronny, łagodny, biały Panie, i zmiłuj się, i zmiłuj się, i pokój nam daj. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
a nie dobry jak chleb. Bądź uwielbiony bo Twego Kościoła, bo Ty gotowań dla nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty się na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie gustali. Ty stał się manną wędrowców przed ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie, dobry jak chleb, ziarę nas bierzemy, odrzucimy chwasty, bo wam dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od Twego Kościoła. Ty nad nas bałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, to nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy. Ty je naszym życiem i oczekiwaniem. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od Twego Kościoła. Jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg.
głośno wszyscy. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Kochani rodzice, mamusiu i tatusiu, dziś serdecznie Wam dziękujemy za to, że jesteśmy, żyjemy, za chleb codzienny, za opiekę nad nami, za to, że nauczyliście nas modlitw. Kochanemu księdzu biskupowi, księdzu prałatowi, księdzu Piotrowi i wszystkim kapłanom dziękujemy za trud przygotowania do spowiedzi i komunii świętej. Niech Pan Jezus darzy zdrowie i codziennie siły mnoży. Za to, że klękaliście w kościele, dając nam przykład wiary, za każdą domową i szkolną katechezę, za waszą miłość i dzisiejszą uroczystość. Kochamy was i w podzięce całujemy wasze dobre ręce. W imieniu wszystkich dzieci z serc naszych płyną podziękowania do babci, dziadków, nauczycieli, rodziców chrzestnych. Życzymy wam, kochani, zdrowia wiele i łask Bożych wiele. W imieniu nas, dzieci komunijnych, chcielibyśmy podziękować za czas, który ksiądz Piotr spędził z nami, za niedzielne słowa do nas kierowane, za cierpliwość, życzliwość i uśmiech. Życzymy Ci, kochany księże Piotrze, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego, opieki mamy Marii i świętego Józefa. Szczęści Boże! Zanim dacie kwiaty, to jeszcze ja wypowiem dziękczynną modlitwę po komunii świętej i dopiero wtedy będziecie mogli podejść, dobrze? Módlmy się. Panie nasz Boże, uświęć nas przez udział w uczcie eucharystycznej i spraw, aby ciało i krew Chrystusa umacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz. Jeszcze my tutaj w imieniu rodziców, czcigodny księże biskupie, jeszcze nasz księże proboszczu, państwo dyrektorzy, wychowawcy, w imieniu wzruszonych i szczęśliwych rodziców pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie otrzymane dobro. Niech Chrystus, który zagościł dzisiaj w sercach naszych dzieci, obdarza nas każdego dnia swoim błogosławieństwem. A Maryja, Matka nasza, niech prowadzi drogą życia do Jezusa. Dziękujemy. Wszystko pod kontrolą. Kochani, błogosławieństwo zwieńczy tę Eucharystię. Ono zawsze jest rozesłaniem, żebyśmy szli do życia i tam też mszę świętą sprawowali tym życiem, przez miłość, przez służbę. Ale tak jak o tym mówiliśmy dzisiaj dużo podczas tej komunii świętej, najważniejsze jest trwanie w Panu Bogu, czas dla Niego, modlitwa. O tym
nigdy nie zapominajmy. Nie wiem, czy wiecie, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców księdza Karola Wojtyły, papieża. W jednym ze swoich wspomnień o własnym ojcu Karol Wojtyła napisał, że często kiedy się w nocy budził na swoim łóżku, to w drugim pokoju przez drzwi widział modlącego się ojca. Ten widok modlącego się ojca bardzo Karolowi Wojtyle utkwił w pamięci. I uczynił go później świętym człowiekiem, świętym kapłanem, świętym pasterzem Kościoła. Niech dzieci was widzą zaprzyjaźnionych głęboko z Bogiem. One się wtedy też będą z Bogiem przyjaźnić. Do wszystkich podziękowań dołączam się ja. Kieruję te podziękowania pod adresem najpierw was, rodziców, za ten wspólny czas przygotowania też bezpośredniego do Komunii Świętej. Zaplanowane ostatnie spotkania w minionych miesiącach się niestety nie odbyły. Wiadomo z jakiego powodu, ale te chwile, kiedy przeżyliśmy msze święte tam na dole, w dolnym kościele, też były dla nas bardzo piękne i budujące, więc Bóg zapłać za tę troskę. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją pracą i trudem zatroszczyli się o dzisiejszą uroczystość, więc mam tu na myśli katechetów, panią Elę, panią Różę, panią Małgosię, wszystkich, którzy pomagali, księdza Piotra. Dziękuję też wychowawcom tutaj obecnym, dyrekcji szkół obu 22 i 29. A propos dyrekcji, to chciałbym, żebyście też pomodlili się w intencji pani dyrektor Małgorzaty. Ma kłopoty ze zdrowiem, a więc ta modlitwa na pewno jej się przyda. Niech Pan wam błogosławi. Cieszcie się tą radością, którą przynosi Pan Bóg w waszemu życiu, waszym sercom. Bądźcie świadkami tej radości. Niech Jego błogosławieństwo umacnia was w drodze. Po błogosławieństwie będzie pieśń, a po pieśni zdjęcie, a po zdjęciu znowu pieśń. Taki chyba jest porządek. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Radośnie Panu kim śpiewajmy, Alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Radośnie Panu kim śpiewajmy, wychwalajcie Pana aniołowie pańscy, wychwalajcie Pana za stępy niebieskie. Radośnie Panu kim śpiewajmy, Alleluja. Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja. Wychwalajcie Pana Stwórcę nieba ziemi, radośnie Panu kim śpiewajmy, Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy, uklękniemy, pożegnamy Pana Jezusa, szukamy. Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Radośnie Panu kim śpiewajmy.